Cześć, z tej strony Walery i mój Glock 45 z Holosanem, który w spektakularny sposób odpadł. Odrzuciłem zdjęcie z wyjętymi śrubami i od razu pytania, jakim cudem mi się to udało zrobić, czy to był rusznikarz, czy to było rozwiercane. No to już wam odpowiadam. Słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Śruby, które tu były osadzone, delikatnie wystawały. Tak jak pokazałem wcześniej, tak naprawdę tylko i wyłącznie rant śruby, główki śruby został zerwany, a reszta tego elementu siedziała w pistolecie. Więc to, co zostało zrobione, to kawałek blaszki, wycięty otworek i dospawany do śruby migiem. To jest ta śrubka, która siedziała w środku w pistolecie, dospawana blaszka. I tak jak widzicie tutaj, przypunktowane w jednym miejscu, wykręcone, cała filozofia. Rozwiercanie byłoby dość skomplikowane z tego względu, że to są bardzo małe śruby, trzeba by to osadzić wszystko osiowo i nie uszkodzić gwintu. Część z was mówiła, że to tam trzeba było kleić i w ogóle kombinować. No nie, to jest bez sensu, klejenia tego rozwiązania i tak by nam nic nie dało, chyba żebym to przyspawał. Zobaczcie, jaki tu jest luz. Dokładnie to, co widać tutaj na śrubie, to ten ruch odbywał się w momencie, kiedy było strzelane. I dlatego on odpadł. Płytka Holosana do Mosa i na niej mamy takie luzy. Pojawiły się też pytania o oryginalne płytki Glocka. Mosa, tutaj są wszystkie standardowe zestawy. 1, 2, 3, 4, czyli te, które mamy w zestawie i przykładowo jedyneczka. Zobaczcie, one mają dużo mniejszy luz. Nadal ten luz występuje, jest delikatny ruch, natomiast on jest zdecydowanie mniejszy, więc nie będzie takiego cięcia śruby, jakie było w tym rozwiązaniu Holosana. W moim SRO, którego używam od dłuższego czasu, jest płytka CHPWS-u zamontowana, która nie ma najmniejszych luzów. Tu wszystko siedzi super idealnie równo. Ten pistolet ma wystrzelane, przypuszczam, kilka tysięcy i nie ma najmniejszych problemów. Jedyne, co było wymieniane, to bateria. Dodatkowo przypominam, że to jest odlewany kawałek z jakiegoś gównometalu. Ciężko powiedzieć, z czego nawet, nie wiem, czy jest specyfikacji. Także tak wygląda Glock, działa, możemy sobie spokojnie pracować z nim dalej. Przyjdą części, będziemy go dalej modyfikować, pokażę, jak to wygląda i co z nim możemy zrobić. Tyle ode mnie, pozdrawiam.